Czy pamiętacie, co robiliście 12 maja 2014? Tak myślałam, możecie nie pamiętać, bo to był po prostu zwykły wiosenny dzień, chyba czwartek. Ja pamiętam ten dzień doskonale, bo wtedy skończyło się moje życie. Pracowałam wtedy jako trenerka w korporacji. Akurat miałam home office po zakończonym szkoleniu. Było ciepłe wiosenne popołudnie. Usiadłam na balkonie, zapaliłam papierosa i w którymś momencie zorientowałam się, że całkiem na poważnie rozważam, czy jak skoczę z tego trzeciego piętra, to się zabiję, czy tylko połamię. Czy niepewniej byłoby skoczyć z wieżowca? No i co się stanie z moim psem, kiedy zrealizuję swój zamiar? Marshall Rosenberg powiedział, że depresja to nagroda za grzeczność, a ja przez wiele lat byłam super grzeczna. Byłam taka grzeczna, że jakbym była wtedy na TEDxie i by mi zabronili wychodzić poza czerwoną kropkę, to bym na pewno nie wyszła, choćby nie wiem co. I zanim pójdziemy dalej, wyobraźcie sobie, że stoicie na takim balkonie. Potwornie zmęczeni sobą, potwornie zmęczeni życiem, spełnianiem oczekiwań innych ludzi i tym, że tak bardzo jesteście naj dla świata, że w ogóle nie istniejecie dla siebie. W tej sytuacji, na tym balkonie, mamy zasadniczo trzy opcje do wyboru. Po pierwsze, można skoczyć. Jest to wariant jednorazowy, ale dość skuteczny, chyba że jak u mnie balkon jest na trzecim piętrze. Po drugie, można na tym balkonie utknąć, mentalnie utknąć na zawsze, obwiniając siebie i świat o własne nieszczęście. Po trzecie, można rakiem wycofać się z tego balkonu i zacząć szukać w internecie numeru do najbliższego psychiatry lub psychoterapeuty. Ja, jak widać na załączonym obrazku, wybrałam bramkę numer 3 i dzień później miałam już w ręce skierowanie na dzienny oddział leczenia nerwic i depresji. No więc w czerwcu 2014 moi znajomi, chwilę po 30, zakładali rodziny, jechali na egzotyczne wakacje, budowali swoje firmy, a ja kupiłam w supermarkecie za 4,80 ten notes na notatki z psychoterapii i rozpoczęłam najbardziej ekstremalne wakacje w moim życiu. Wakacje w psychiatryku. A to był dopiero początek tej historii. 6 lat później, w 2020 roku, na bazie mojego notesu napisałam książkę o jakże zaskakującym tytule Podróż, notatki z psychoterapii, w której opowiadam moją historię. I wiecie, naprawdę chciałabym wam tu dziś powiedzieć, że zeszłam z tego balkonu w glorii i chwale. Towarzyszyły mi koniki pony, kwiatki, a łabędzie stykały się dzióbkami w zachodzącym słońcu. A leczenie depresji było jak 7 lat w Tybecie. Piękne widoki, głębokie przemyślenia, trochę przygód z Bradem Pittem. No jednak nie. Kojarzycie taki ultramaraton Badwater? To jest najtrudniejszy ultramaraton świata, organizowany co roku w Dolinie Śmierci w Stanach Zjednoczonych. Grupa śmiałków biegnie przez pustynię przez 24 godziny w temperaturze sięgającej 40 stopni z przewyższeniami do 4000 metrów. To by było bardziej jak to. Z tą różnicą, że do ultramaratonu możesz się przygotować, a do 7-letniej psychoterapii nie. Moim przewodnikiem w tej podróży stał się Winston Churchill, który powiedział mi, ale wiecie, nie, że słyszałam go, nie? Czy coś tam, nie? Z mema mi powiedział, to był ten mem. Kiedy idziesz przez piekło, po prostu idź dalej. I to naprawdę był dokładnie ten mem. Nie wiem, przez jakie piekło ty przechodzisz teraz w swoim życiu, bo one są różne, na różnych jego etapach. Możesz mieć toksycznego szefa albo nauczyciela, trudne relacje z bliskimi, doświadczać traumy lub choroby. A może właśnie straciłaś albo straciłeś kogoś najbliższego. Kiedy jesteś w piekle, może ci się wydawać, że to twoja wina, że się tam znalazłeś albo znalazłaś. Że musi być z tobą coś nie tak, skoro nie możesz z niego wyjść o własnych siłach. Albo może za mało się starasz, skoro nie działają na ciebie motywacyjne memy, pozytywne myślenie i naprawdę nie masz siły wyskakiwać ze swojej strefy komfortu. Możesz udawać przed sobą, że wcale nie jest aż tak źle, że inni mają dużo gorzej, a ty masz gdzie spać, masz co jeść i naprawdę nie masz na co narzekać. Możesz też wybrać zajmowanie się cudzym piekłem, żeby nie musieć zajmować się swoim. Albo w nadziei,
że kiedy zaopiekujesz się całym światem, ktoś w końcu zaopiekuje się tobą. Przerobiłam każdy z tych scenariuszy, żaden nie zadziałał, a każdy odwracał uwagę od głównego problemu. Kiedy przygotowywałam się do tej mowy, najwięcej czasu spędziłam zastanawiając się, co tak naprawdę sprawiło, że z tego wyszłam i co mogłoby być dla ciebie drogowskazem w drodze przez piekło, przez które teraz przechodzisz. Czy ktoś ma fajkę? Nie, no poważnie pytam, czy jest na sali ktoś poza mną, kto kiedyś rzucał palenie? A ile razy? Jedną z najtrudniejszych rzeczy w rzucaniu palenia była dla mnie zmiana nawyków związanych z konkretnymi sytuacjami, kiedy sięgałam po papierosa. Po śniadanku, do kawy, po obiadku, do piwa na imprezie, spotkanie ze znajomymi, do myśli samobójczych. Ja się rozmarzyłam, nie? Taki nawyk jest jak autopilot. Kiedy organizm się nauczy, to po prostu działa bez zastanowienia. Dokładnie tak samo jest z każdą automatyczną reakcją. A przez całe życie budujemy sobie tych autopilotów całe mnóstwo w różnych jego obszarach, na przykład w relacji ze sobą lub z innymi ludźmi. I jeśli chcesz naprawdę coś zmienić w swoim życiu, to musisz naprawdę coś zmienić w swoim życiu. A żeby coś zmienić, musisz wyłapać moment, kiedy odpala ci się taki autopilot, zatrzymać go zanim się odpali, a potem zmienić schemat zachowania, czyli świadomie zrobić coś inaczej niż do tej pory. Na przykład zamiast w sytuacji stresu sięgać po fajkę, sięgnąć po ciastko. Kurde, coś zdrowego miałam powiedzieć, na przykład po orzeszka. I wiecie, tutaj nie ma cudów, nie ma szybkich efektów i nie ma rycerza na białym koniu. Trzeba to nowe zachowanie powtarzać, trenować, aż stary schemat się wyciszy, a nowy stanie się nawykiem. Dzień po dniu, krok po kroku, rok po roku. Tak długo, jak będzie trzeba, tyle razy, ile będzie trzeba. I teraz wyobraźcie sobie 7 lat takiej roboty. Jak ja się cieszę, że nie wiedziałam, że to tyle potrwa, bo bym została na tym balkonie. A tak po prostu metodą małych kroków skupiłam się na tym, żeby co 2 tygodnie iść na terapię i robić, co było do zrobienia. Kiedy przypominam sobie mój pierwszy dzień w psychiatryku, mam w głowie palmę. Kwiat taki, całkiem duży. Palma stała po lewej stronie od wejścia do sali, w której mieliśmy poranne spotkania społeczności terapeutycznej. Czyli takie poranne takie spotkania, na których spotykają się wszyscy psychoterapeuci, psychiatrzy, no i oczywiście pacjenci. Na takim spotkaniu wszyscy siedzą w kółku, no raczej. I każdy mówi, jak się nazywa i z czym dzisiaj przychodzi, jak się dzisiaj czuje. Ja podjechałam pod oddział dosłownie chwilę wcześniej moim lansiarskim samochodem służbowym marki Opel Astra i byłam przerażona, bo już wiedziałam, że pod maską moją, nie Opla, kryje się ciągle mała dziewczynka, która bardzo się boi, co ludzie powiedzą, czy nie wyśmieją i jak wypadnie. No więc usiadłam pod tą palmą i próbowałam w stresie słuchać, co mówią inni. No i ktoś powiedział, cześć, ja jestem Zenek, jestem tu, bo chciałem się zabić. Cześć, jestem Krysia, jestem tu, bo nie mam siły żyć. Każdy z nich opowiadał o sobie, a ja miałam wrażenie, że oni mówią o mnie. Słuchałam i płakałam. Kiedy przyszła moja kolej, płakałam już tak bardzo, że byłam w stanie powiedzieć tylko, że jestem Agnieszka i jestem tu, bo już zupełnie sobie ze sobą nie radzę. I wtedy coś zaczęło się zmieniać, bo wtedy na tej sali po raz pierwszy w życiu poczułam, że nie jestem sama. Kiedy jesteś w piekle, może ci się wydawać, że jesteś tam całkiem sam albo całkiem sama. I trochę tak jest, bo nikt go za ciebie nie przejdzie, nikt cię nie uratuje ani nie uchroni. W jakimś sensie przez piekło każdy idzie całkiem sam. A z drugiej strony mieliśmy na oddziale taki żart, że jak przychodzi ktoś nowy, to terapeuta prowadzący wyciąga taką specjalną checklistę, o taką, na której ma wypisane traumy. Traumy obowiązkowe, matka i ojciec oraz traumy fakultatywne do wyboru. Alkohol, środowisko, szkoła, inne traumy różne. I na tej checkliście odznacza, co pasuje i na tej podstawie wie, jakie przyciski przycisnąć w głowie delikwenta, żeby mu pomóc wyjść z choroby. Uprzedzając pytania, matka i ojciec są zawsze. No bo wiecie, z jednej strony to my oczywiście wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Jak te płatki śniegu, zimowy poranek i jak łabądki na jeziorze. A z drugiej strony są w nas wspólne części, uniwersalne mechanizmy, i podobne ludzkie doświadczenia. Kiedy idziesz przez piekło,
Po prostu idź dalej i pamiętaj, że chociaż to twoja droga, nie musisz iść nią samotnie. Możesz na przykład dołączyć do jakiejś grupy. Nic tak nie pomaga, jak poczucie, że obok też ktoś idzie i wspólne ośmianie jakiegoś bardzo poważnego tematu. Może być tak, że w twojej drodze przez piekło ktoś poda ci wodę, podpowie, gdzie postawić kolejny krok, albo po prostu poklepie po plecach i powie: idź dalej, dobrze sobie radzisz. Może spotkasz dobrego przewodnika, który podpowie ci kilka użytecznych skrótów. No i oczywiście, chociaż bardziej spektakularne byłoby samotne przejście jak ten Werther przez te cierpienia, no i na Instagramie to lepiej wygląda, to możesz iść do ludzi albo poprosić, żeby oni przyszli do ciebie. Poprosić o pomoc i przyjąć ją. I może okazać się, że wielką ulgą jest to, że w końcu nie musisz sobie radzić sam. Nie musisz sobie radzić sama. Wróćmy na chwilę na mój balkon na trzecim piętrze. Kiedy z niego zeszłam, żeby znaleźć numer do psychiatryka, myślałam tylko o tym, że jestem słaba, nie radzę sobie ze sobą i że bardzo potrzebuję pomocy. Wierzyłam, że jak znajdę pomoc, to już wszystko będzie dobrze, ktoś się mną zaopiekuje i będę żyła długo i szczęśliwie. No wiecie, koniki, pony i kwiatki. Niestety tak się nie stało. Na początku było jeszcze gorzej niż przed terapią. Nie wiem, czy byłam takim trudnym przypadkiem, czy co, ale stare schematy nie chciały puścić, ciągle pojawiało się coś nowego do przepracowania, a jakaś kolejna historia z przeszłości dawała o sobie znać długo skrywanym bólem. Popełniałam błędy i nieraz chciałam zrezygnować z terapii, kiedy po kolejnej sesji musiałam brać wolne z pracy, bo moje ciało chorowało z emocji. Nie raz i nie dwa miałam myśli samobójcze. Tylko wtedy nie szłam już na balkon. Kupiłam mieszkanie bez balkonu w międzyczasie, na wszelki wypadek. Tylko dzwoniłam do mojej psychoterapeutki, umawiałam dodatkową sesję i mozolnie czołgałam się dalej przez moje piekło do skutku. Skutek jaki jest, każdy widzi. Kiedy wyruszasz... Kiedy wyruszasz w drogę przez piekło, nie spodziewaj się koników pony, kwiatków i łabądków na jeziorze. Legalnie w tym kraju nie dostaniesz takich prochów. Spodziewaj się ultramaratonu Badwater do potęgi 40. Spodziewaj się, że będzie krew, pot i łzy, że będzie bolało, że będziesz chciała i chciał odpuścić i zrezygnować i będziesz ciągle o sobie myśleć, że nie masz siły i nie zrobisz ani kroku dalej. Dlatego, kiedy ruszasz w tę drogę, umów się ze sobą, że będziesz stawiać krok za krokiem, codziennie, regularnie, czasem nawet mozolnie, nie tylko w momencie, kiedy masz na to siłę i chęć. Umów się ze sobą, że poprosisz o pomoc i przyjmiesz ją, chociaż będzie to wymagało rezygnacji z perfekcjonizmu i przekonania, że sam czy sama wiesz najlepiej. Umów się ze sobą, że bez względu na to, ile razy na tej drodze zabraknie ci sił i upadniesz, albo popełnisz błąd, podniesiesz się i pójdziesz dalej. W drodze przez piekło odwaga pomaga zrobić pierwszy krok, a wytrwałość pozwala dojść do celu. Dlatego, kiedy w swoim życiu staniesz u bram piekła, zrób pierwszy krok, a potem po prostu idź dalej. Dziękuję.